Słuchajcie, zrobiliśmy kilka kilometrów naszym nowym, starym samochodem, bo to jest auto, którym jeździłem w sezonach. Jeździliśmy z Lopezem w sezonach, zaraz. Teraz mamy 2013, 12, 11 i jeździliśmy w sezonach 2009-2010. No i pierwsze koty za poty. Oczywiście chciałoby się pojeździć więcej przed rajdem, ale warunki są jakie są i tak się cieszymy, że przejechaliśmy cokolwiek. Tym bardziej, że nie wiadomo właściwie pod co się przygotować, czy sypnie jeszcze śnieg, czy nie sypnie. Prognozy mówią, że ma być ciepło, ale nie bardzo ciepło. Jest, jak widzimy, dzisiaj nawet śnieg spadał. Padał z nieba, przepraszam, czego się nie spodziewaliśmy. Ponoć odcinki są takie, że gdzieniegdzie jest wręcz sucho, gdzieniegdzie jest mokro, a gdzieniegdzie to w ogóle stoi jeszcze śnieg, a jeszcze gdzie indziej w ogóle pełno dużo lodu, więc nie wiem, co wam powiedzieć. No zobaczymy, za chwilę, za 2-3 dni się dowiemy, jaka będzie prognoza na rajdzie. Będzie to na pewno chyba jeden z najtrudniejszych rajdów w moim życiu, w jakim miałem okazję startować, bo w Monte Carlo nigdy nie byłem, w sensie na rajdzie Monte Carlo, a zapowiada się, że Elmont właśnie takim będzie. Już się nie mogę doczekać najbliższego rajdu. Długo na niego czekaliśmy. Miało nie być w tym roku zimowego i tak naprawdę w tej chwili scenaria mamy taką, że być może się ono odbędzie. Oczywiście żartuję, bo myślę i mam taką nadzieję, że to wszystko potopnieje i jednak będziemy jechać w takich lepszych warunkach. No cóż, mogę powiedzieć, cieszę się na pewno z tego, że właśnie takim autem, które właśnie tu przejeżdża, będziemy mogli wystartować w tym rajdzie i w tym sezonie, bo nie ukrywam, że na pewno to jest bardzo szybki samochód i będziemy nim podróżować sobie bardzo szybko. Nie wiem, jak się mówi na nasz samochód, czy jest to bardziej kurczak, kurczakowóz, jajecznica, czy cokolwiek innego. Lubię to robić.